No, dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiaj zrobimy unboxing paczki, która przyszła do mnie, czyli wiertnicy glebowej. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale miejmy nadzieję, że dobrze. Tak, przyszło to w takim pudełeczku. To jest wiertnica glebowa. Świder spalinowy plus 5 razy wiertła. No niestety ja zamówiłem bez wierteł, bo wiertełka mam od poprzedniej wiertnicy, którą przez zaniedbanie uszkodziłem, natomiast została na podwórku i napadał deszcz do niej i zardzewiała. Niestety nie dało się jej uruchomić. Otwieramy poczęcie. Zobaczymy, co ona sobie kryje. Najtańsza wiertnica na rynku. Silnik do wiertnicy spalinowej. A coś około chyba 300 zł. No jest napisane, że japoński magaźnik. Proszę bardzo. Instrukcja obsługi. Instrukcja nikomu niepotrzebna prawdopodobnie. Nic tu ciekawego nie ma. Dobra, zobaczmy, cóż w tej paczce jest. Jest uchwycik jeden, zapakowany w taką folię, by się nie obcierało. Gumowana ta rączka jest. Uchwycik drugi z manetką gazu, z łącznikiem wyłącz, włącz. Cała wiertnica zakurzone. Tak. Gdzieś tu były śrubki jeszcze. Widziałem. Chyba wypadły mi z paczki wcześniej. To je poszukamy zaraz. I tu końcóweczka taka przedłużająca. Przedłużająca. Więc będę miał raz, dwa, trzy, cztery, pięć elementów. No i tu jest zestaw śrub do skręcania, jakieś dwa kluczyki do świec. Przystąpmy do działania. Do skręcania założę sobie telefon na głowę. Kamera znaczy się. Zobaczmy jeszcze raz, co to za model tej wiertnicy. Taka to marka. Pojemność 52 cm3, moc 5,2 konia mechanicznego. Ciężar 10 kg. Mieszanka paliwowa 1:25. Olej, benzyna. Dobra. Zobaczmy teraz tak śrubeczki. Nie wiem, czy tam widać cokolwiek. Ale myślę, że ustawiłem w miarę, że to będzie optymalnie. Klucz do świecy, jakiś mały kluczyk. Rozsypmy to. O, jakiś kluczyk jest. Śrubokręcik. Tego ci u nas nigdy. Dość. Dwa kluczyki, nimbusy. Dobrze, prawdopodobnie trzeba to przykręcić tutaj. Innego wyjścia nie ma. Dobrze. Za chwileczkę, jak skręcę, to wam to pokażę. Słuchajcie, wstępnie połapałem tutaj. Nie wiem, czy się nagrywa, czy nie. Chyba się nagrywa. Wstępnie połapałem śrubkami. Już miałem psioczyć, że jednej nie ma, ale sprytnie się ukryła. Wpadła do klucza do środka, ale się znalazła. Spróbujemy to podokręcać ładnie. Dobra, jedna strona gotowa. Ma możliwość
też pod kątem roczki zrobić, ale mi się wydaje, że w tej pozycji będzie najwygodniejsza. Cyk. Trochę podciągniemy. Dobra, jeszcze druga strona. Mogę sobie to obracać we wszystkie strony, bo jeszcze jest niezatankowane. Tak, czego tu nie ma? Coś tu... Co to jest to? Tam mi ktoś coś powie, co to jest? Aha, wylot. Wylot spalin, taki dziwny pod kątem. No ciekawe. Jeszcze takiego czegoś nie spotkałem. Dobra, słuchajcie, żeby sobie ułatwić sprawę, wbijemy rurkę montażową. Ja już taką tutaj miałem wcześniej. Do takich celów. Ale pewnie damy ją w inne miejsce. Wygodniejsze. Tu mam skład młotów i młoteczków. Będzie najwygodniej, jak sobie to wbijemy. Rureczkę. Teraz to sobie włożymy w to i już nam nie będzie przeszkadzało nic. No, tak. Słuchajcie, co tu należy na co zwrócić uwagę przy pierwszym odpalaniu. Zobaczmy. To jest zbiornik na paliwo. W środku jest filterek na wężyku. To jest ten żółty, to jest wężyk powrotny. A paliwowy już widzę, że jest załamany. Przez co będzie dostawało zbyt małą ilość paliwa. Może da się to wciągnąć do środka. To jest Chińczyk, to wiecie. Chyba skrócę go, wiecie. O, jak słabiutko się trzyma. Będzie kicha, podejrzewam. Na czym to uciąć? To skrócimy na tym. Tyle. Dobra, może się nie będzie załamywał teraz. Moim zdaniem, o, teraz już jest lepiej. Ale moim zdaniem jest zbyt luźny. No zobaczmy. Skoro producent przewidział takie coś. Słuchajcie, tak, mam przygotowane paliwo. Pamiętajcie, żeby było 1 do 25 oleju. Te maszyny potrzebują troszeczkę więcej smarowania, czyli na 1 litr dajemy 0,25 oleju. Ja używam oleju do husgwarny. Mam zaufanie do niego. To jest olej niebieski, bo kiedyś na tym czerwonym robiłem i zatarłem kilka maszyn, więc jak to się ładnie śleje, nalejemy tak z połowę. To jest najlepszy olej na rynku, nie ma lepszego. Używam do moich pił i piły chodzą jak tralala. Dobra. No, połowa jest zatankowana. Zobaczymy, czy to w ogóle jakieś oznaki życia tej maszyny będą, czy nie. W tych pieniążkach. Słuchaj, jest pompeczka. Trzeba podpompować, żeby paliwo się pokazało. Pokazało się. Już jest przelewem. Idzie. No cóż, ssanko by pasowało włączyć. Ssanie prawdopodobnie jest w tą. On off. Prawdopodobnie. Tu jest też chyba wszystko odpalone. No co no, spróbujemy pociągnąć. Zobaczymy, czy to coś będzie reagowało, czy nie.
twardo. Jeszcze popompuję. Może w drugiej pozycji on. Zagadała maszyna. Udusiłem. Czyli spróbujmy tak jeszcze. Sam raz. Wyłącznik już nie działa. Wtykam i się nie wyłącza. Czyli już wiemy. Teraz wyłączył się. Widzicie, w ogóle nie był podłączony. Włącznik, wyłącznik, ale już to wszystko wypada. Jeszcze chwilę nie pochodziło, a już zaczęło wypadać. Wiecie co, użyję tu zaraz tytytek do tego. No nic, niech sobie jeszcze chwilę porechota. Tu już coś wypadło też. Szajs rąbisty. Dużo kabli idzie, widzicie. No, te kabelki powinny być w to włożone. Nie wiem, to leżało gdzieś chyba na wielkiej hałdzie w magazynie i dopiero wrzucali potem do kartonów, żeby sprzedać. A nic, dobra. No dobra, dobra, niech tak zostanie. To już wiem, po co to jest. Tędy idzie wydmuch spalin, także można sobie zawsze to obrócić w drugą stronę. Stąd zapalić musimy dać tu. Na on i podciągnąć za sznurek i to ma zadziałać. Guzik. Widzicie? Pewnie jeszcze raz trzeba przepompować. Tak ładnie chodził. Już się zepsuł, a spróbujmy to rozłączyć. Niech się dotrze trochę. Czego, bo wiecie co, dmucha spalinami. Akurat tak jest gaz zrobiony, że jak będę gazował, to będzie w tą stronę do mnie dmuchał, więc muszę obrócić to w drugą stronę. A jest ciepły. Użyjemy sobie do tego celu instrukcji. Tak. Śmiechowe, ale bojowe. O, niech se tam dmucha. Dobre.
I co? Użyłbym teraz tak. Króciaczkę do wiertełka. Nie wiem, czy tu coś trzeba jeszcze podokręcać, czy nie. Ale producent nic tu nie pisał. Pewnie jak będzie wszystko odpadało po kolei, to trzeba będzie pomalutku dokręcać. Dobra, ładujemy króciaka. Będzie pasowało. Na szczęście pasuje wszystko typowe, bo ja wam już mówiłem, że to jest... Wiertła są od innej maszyny, którą po prostu przez zaniedbanie zniszczyłem, bo została na podwórku. Napadał deszcz gdzieś tutaj do środka, zardzewiała przekładnia i remont tego silnika był nieopłacalny, bo ponieważ taki silnik kupujemy w granicach 200-300 zł. Dostępny na Allegro. Dobra, teraz zakładamy do tego świderka wiertełko. To wszystko łączymy takimi fajnymi bolcami. Widzę, że to wszystko jest kompatybilne z innym modelem. Na szczęście trochę muszę unieść, żeby to wpadło, bo jest otworek trochę w innym miejscu wyżej. Minimalnie. Dobra, mamy. Mamy to. Dobra. Słuchajcie, spróbujemy to zapalić. Jakieś próbne wiercenie zrobić. No, pozycja jest bardzo fajna. Z tą przedłużką, tam jest jeszcze jedna przedłużka, taka prawie 80 cm. Dobra, on. Panowie, on. Będę musiał te w przyszłości przekręcić na odwrót. Żeby było tu palenie wszystko. Z jednej strony, czyli źle przykręciłem. Tu mamy tak. Otwór jest zadowalający. Można krzewy sadzić. Oczywiście za głęboko wierciłem. To jest typowo pod jakiś słupek. Ale myślę, że pożytek z tej maszyny będzie. Że będzie można tym pracować. I innymi świdrami nie wiercę. Na ten czas wam to tyle pokazuję. Do następnego razu. Jak będziemy robić grubszą robotę. Pozdrawiam.